Kierowcy zapłacą więcej za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym. Od 11 kwietnia bieżącego roku weszły bowiem w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, policja surowiej ukarze tych, którzy parkują na miejscach dla osób niepełnosprawnych, choć nie są do tego uprawnieni. Jeśli taki kierowca zaparkuje na kopercie, musi liczyć się z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Również osoba nieuprawniona, która posługuje się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, grozi mandat w wysokości 300 zł. 31 sierpnia 2014 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Osoby niespełniające tego wymogu mogą zostać ukarane mandatem do 100 zł. Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 roku kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Kierowcy jednośladów, którzy jeżdżą po drogach publicznych, mam na myśli tu kierowców nietrzeźwych i tych po użyciu alkoholu, czyli tych, którzy mają od 0,2 do 0,5 promila, również możemy nakładać mandaty karne dla tych pierwszych w wysokości 500 zł po użyciu alkoholu. Jest to mandat od 300 do 500 zł. 100 zł za brak kasku ochronnego zapłacić będą musieli już nie tylko motocykliści i motorowerzyści, ale też osoby poruszające się tak zwanym czterokołowcem, czyli m.in. quadem.